Witam w kuchni ojca Grzegorza. Potrawę, którą dzisiaj Wam przygotuję, ojciec Grzegorz polecał stosować w okresie jesienno-zimowym, kiedy to dni są krótkie, wieczory długie, kiedy jest chłodno i zimno. Nazwał ją cebula na gęsim smalcu z dodatkiem jaj. Można by powiedzieć zwykła jajecznica, ale nie do końca. Jest to potrawa bardzo silnie rozgrzewająca i działająca terapeutycznie na nasz organizm. Przygotowałam produkty, które są nam dzisiaj potrzebne. Przede wszystkim cebula, smalec gęsi, jaja, bazylia, kminek, pieprz, majeranek, estragon, pieprz ziołowy i sól. Zaczynamy od krojenia cebuli. Jedna cebula na jedną osobę, podobna sytuacja jest z jajkiem. Cebula jest warzywem uniwersalnym. Możemy ją spożywać w każdej postaci. Surową, gotowaną, smażoną. Pamiętajmy jednak, iż najlepsza jest surowa, ze względu na olejki eteryczne, które posiada. Właśnie te olejki powodują, iż w trakcie krojenia cebuli płaczemy. Poza tym cebula poprawia trawienie, wpływa na pracę wątroby, serca, układu nerwowego. Syrop z cebuli pomocny jest przy przeziębieniu i grypie. Ma ona tyle właściwości, iż powinniśmy ją stosować codziennie. Na rozgrzaną patelnię dajemy 2 łyżki gęsiego smalcu. Smalec topimy. Na rozgrzaną patelnię dodajemy cebulę. Do tego szczyptę majeranku, łyżeczkę kminku, pół łyżeczki pieprzu. Wszystko mieszamy, aby składniki dobrze się połączyły. Gęsina to najlepsze mięso drobiowe, gdyż gęś jako jedyna musi być hodowana na wolnym wybiegu, nie w pomieszczeniach zamkniętych. W medycynie ludowej smalec gęsi już od dawna był używany jako lek. Stosowano go do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Miał dodawać energii, także tej witalnej. Poprawiać samopoczucie, poprawiać pracę wątroby, serca, a przede wszystkim stosowany był w leczeniu i profilaktyce choroby płuc. Używano go również do smarowania w bólach reumatycznych i stawowych. Ma on bardzo wiele właściwości zdrowotnych. Ojciec Grzegorz w swojej kuchni stosował bardzo dużą ilość ziół, takie zioła jak majeranek, kminek, pieprz, bazylia, estragon, pieprz ziołowy. Przede wszystkim poprawiają trawienie, ale także likwidują wzdęcia i świetnie działają na układ oddechowy. Pod koniec smażenia dodajemy łyżeczkę bazylii, szczyptę estragonu, sól. Pamiętajmy jednak, aby nie używać zbyt dużo soli, gdyż nie działa ona dobrze na nasz organizm. Wszystko dokładnie wymieszamy. Cebulę odstawiamy i zabieramy się do wbijania jajek. Niektórzy uważają, że jajko podnosi poziom cholesterolu. Otóż to nieprawda. Najlepszym dla naszego organizmu jest żywność zdrowa, a jajko jest znakomite. Pamiętajmy jednak, aby przy kupnie jajek sprawdzić, czy są one świeże oraz kod, który znajduje się na jajku, a który mówi nam, gdzie kura była chowana i co jadła. Zabieramy się do wbijania jajek. Najpierw wbijemy je sobie do półmiska, aby sprawdzić świeżość.
Bez jajek kuchnia praktycznie nie istnieje, ponieważ dodajemy go do prawie każdej potrawy. Patelnię dajemy z powrotem na ogień, wlewamy jaja. Mieszamy do momentu, aż jajka się zetną. Podkładamy na bok. Na koniec dodajemy szczyptę pieprzu ziołowego. Mieszamy. I jajecznica na gęsim smalcu gotowa. Pachnie wyśmienicie. Do dekoracji dodamy troszeczkę bazylii, pomidorek i cebula na gęsim smalcu gotowa. Pachnie wyśmienicie. Jeżeli ktoś obawia się, że po zjedzeniu tej potrawy mogą wystąpić problemy trawienne, i na to ojciec Grzegorz miał radę. Krople ziołowe na alkoholu według jego receptury. Mam nadzieję, że potrawa ta doda Wam energii, poprawi humor. Pozostaje mi życzyć smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.